Od kilku lat wybrzmiewa temat zmian klimatycznych. Zjawiska, na które szczególnie narażone jest takie miasto jak Wrocław, to m.in. efekt miejskiej wyspy ciepła oraz fale upałów. Doświadczyliśmy ich w roku ubiegłym, doświadczamy ich w tym roku. Przez kilka dni z rzędu temperatura przekracza 30 stopni. Szczególnie narażone są osoby starsze czy dzieci. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że kiedy temperatura powietrza przekracza 30 stopni, temperatura nawierzchni utwardzonych, jezdniczych chodnika potrafi sięgać nawet 50 lub więcej stopni, czyli mamy różnicę 20 stopni Celsjusza. W tym samym czasie nawierzchnie zielone, nawierzchnia trawnika utrzymuje temperaturę powietrza, czyli uzyskujemy ten efekt lokalnego schładzania, a pod drzewami potrafi być nawet kilka stopni mniej, 7-8 stopni mniej, co już daje komfort termiczny. Dlatego właśnie we Wrocławiu zwiększamy potencjał terenów zieleni. Wprowadzamy te tereny zieleni w Śródmieściu, wprowadzamy trawniki, wprowadzamy łąki kwietne, parki kieszonkowe, właśnie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Korzyści, jakie płyną z zieleni miejskiej, nie da się przeszacować. Zieleń miejska w postaci takiej na przykład, jaką widzimy tutaj w tym parku kieszonkowym, filtruje powietrze z zanieczyszczeń, gromadzi wody opadowe, dzięki czemu unikamy podtopień po nawalnych deszczach, których mamy bardzo wiele w ostatnich czasach ze względu na zmiany klimatu. Gromadzenie wody w gruncie przynosi nam również korzyść w postaci większej wilgotności powietrza, a co za tym idzie, obniżenia temperatury powietrza, zwłaszcza w takich miejscach jak tutaj, gdzie mamy gęstą zabudowę, bardzo dużo utwardzonych powierzchni. To jest pizometr. Służy do mierzenia temperatury i wilgotności. Za jego pomocą dokonamy bardzo prostego eksperymentu. Dzisiaj temperatura powietrza to jest 24 stopnie w cieniu, a my sprawdzimy, ile wynosi temperatura na odkrytej powierzchni na betonie i w trawie, w cieniu. Na betonie temperatura wynosi 38,8. Teraz zmierzymy w trawie. W trawie mamy niecałe 17. Te wahania biorą się stąd, że punkt lasera trafia raz w niższe, raz wyższe, raz w glebę. To są te różnice. W miejscach, gdzie mamy bardzo dużo przewagę powierzchni utwardzonych, mamy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, czyli tak zwanym termicznym uprzywilejowaniem takich terenów w stosunku do terenów podmiejskich. Jest to związane bezpośrednio z tym, że pod wpływem gorąca nagrzewają się te powierzchnie i potem oddają ciepło do otoczenia. Kiedy mamy powierzchnie zielone, to ciepło nie jest oddawane do otoczenia, ponieważ zieleń ją niweluje.